gdzie się teraz znajdujemy. Pan Sławek Mieszczyk był moim wychowawcą przez 4 lata. Skończyłem ze specjalizacją aplikacji. Tak, nie mogę. Jeszcze się nie może przyzwyczaić. Co? Obecnie studiuję 4 roku informatykę na Kartanowskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Pasjonuję się sportem od wielu lat. Kibicuję Realowi Madryt. Nie da się tego ukryć. Lubię też grać bardzo w piłkę, czy tam różne gry zespołowe. Chociaż sport taki na żywo to nie wszystko. Gram też w wirtualnych klubach. W FIFA, gdzie mam założony klub od 2001 roku, gramy na arenie międzynarodowej i w Polsce też. Różnie to bywa z tą grą, czasem są nerwy. Ale jakoś się tam bawimy. Z fotografem mam do czynienia od jakichś 8 lat, kiedy kupiłem pierwszą kartę lustrzankę. Teraz planuję się w tym kierunku trochę rozwinąć. Właśnie jakieś zdjęcia ślubów w komunii, jakieś okazje. Bo dżumą zostałem zarażony właśnie przez Sławka Pieszka po jakichś zajęciach. I po raz pierwszy miałem z tym do czynienia. No i jakoś tak do tej pory cały czas bawię się z tym. Teraz przejdźmy do Slidera. Smart Slider jest to węgierski komponent firmy Nextend. Obecnie wiele nowoczesnych stron internetowych korzysta z Sliderów, bo jest to świetny sposób właśnie, aby wyeksponować elementów treści w ograniczonej przestrzeni. No i żeby to przyciągnąć uwagę użytkownika, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Tutaj jest kilka przykładów takich wykorzystania Smart Slidera. Jest taki pasek obrazków. Oczywiście to jest kilka przykładów, jakie możemy stworzyć tam. Jest tego masa. Jakiś taki, powiedzmy, akordeon, gdzie możemy wyeksponować jakąś ważne takie treści czy aktualności. Bardzo fajnie to wygląda. Pełna strona, slider, no, na której możemy zrobić tak naprawdę całą stronę, wszystkie swoje menu, wszystko. I taka wizytówkowa bardziej strona, gdzie przedstawiamy jakichś tam to partnerów, prelegentów czy coś. Ja pokażę to później w przykładzie, jak ja to widziałem. Główny cech Slidera jest to, że korzysta on z najnowszych technologii, takich jak HTML5 i CSS3, co pozwala naprawdę zwiększyć elastyczność w tworzeniu rozszerzeń. Jest bardzo przyjazny interfejs zarządzaniu Smart Sliderem. Nie ma jakichś tam problemów, żeby nikt nie musi znać tam jakiegoś kodu czy coś. Tam jest edycja jest po prostu bardzo prosta, że bez znajomości jakichś tam zaawansowanych technik możemy tam wiele rzeczy zmienić. Wspiera wszystkie przeglądarki internetowe, takie właśnie Chrome, Mozilla, Firefox, Safari czy Internet Explorer. Nie ma żadnych problemów z tym, na każdym przeglądarce wygląda to naprawdę super. Jeżeli chodzi o support, to też jest super kontakt z nimi. No tak jak mówię. Po węgiersku? Tak. Tylko wąsów sobie po angielsku z nimi. A mówię po węgiersku. Nie, po angielsku. Po angielsku. Najlepsze jest po węgiersku. No ciężko, bo tam jeden zwrot tylko użyty. Ale no, nie ma z nimi problemu, żeby się jakoś dogadać. Tak tutaj bardzo chętnie sponsorowali imprezę, wspierali to przez tam kupony i parę licencji. Smart Slider jest w pełni responsywnym komponentem. Dostosowuje się idealnie do monitorów, jakichś telefonów czy tam tabletów. I jest, jego kod jest w wysokiej jakości, tak powiem. PHP, JavaScript i pliki, które tam są wykorzystywane, idealnie są współgrają, także nie ma żadnych konfliktów. Działa to naprawdę ekstra. Tutaj plany cenowe takie przedstawię. Firma Nextend oferuje nam 4 licencje w dwóch takich jakby formach. Jedną z form jest forma subskrypcji, jest to licencja personal i biznes. I jednorazowej płatności licencja starter i lifetime. I tu można na stronie Smart Slidera 2 zakupić sobie jedną z tych licencji. My mamy dla Was personal. Personal i startera. Zacznijmy to właśnie. Przykład instalacja Smart Slidera jest bardzo prosta. Jest to zwykły komponent, który instalujemy za pomocą instalatora. Także z tym nie ma żadnych problemów.
wchodzimy w rozszerzenia, instalator i instalujemy. Smart slider znajduje się w komponentach, jak mówiłem, jest to komponent, także wygląda on tak, jego pierwsza tego strona. Pliki, które użyjemy, tutaj pokazałem jak przygotować, ale to tak może się szybciej. Wgrywamy do mediów, tutaj tworzyłem sobie jakiś folder, który wykorzystam później do przedstawienia właśnie na przykładach. No i pierwszy przykład, to jest tak najprostszy naprawdę slider, który możemy w tam w kilka minut zrobić. Wchodzimy w smart slidera, w manual slider. Tworzymy sobie nowy slider i tutaj opcje, które mamy do dyspozycji. Tak naprawdę to najważniejsze ustawienia slidera, czy jakieś tam jakąś nazwę jego, rozmiar, czy ma być on responsywny, jak ma się dostosowywać, czcionki, jakie mają być na mobilnych aplikacjach. No, tak z ważniejszych rzeczy to by było tutaj na tyle. Tutaj mamy pewne ustawienia wyglądu, jak chcemy jakieś strzałeczki, nie strzałeczki, takie rzeczy, wszystko tutaj możemy się ustawić, możemy też dobrać nowe rzeczy. Tworzenie jakichś na przykład kółeczek, które tam mają nawigować nas do kolejnych slajdów, też jest tutaj banalne, możemy wiele różnych rzeczy tutaj zmienić. No i zaczniemy od właśnie tworzenia. Tworzymy nową warstwę, na której będziemy pracować. Pracujemy tutaj właśnie na warstwach, co jest no, wielkim plusem w sumie, bo możemy sobie ustawiać na każdej warstwie coś innego, coś tam nie pasuje, ukrywamy to, usuwamy. Nie musimy cały czas zaczynać naszego projektu od nowa. No, klikając tą nową warstwę, tworzy nam się tutaj taki obszar, w którym sobie w naszym przypadku akurat wgraliśmy zdjęcie z folderu, który właśnie wcześniej był tworzony. Jakąś tam nazwę alternatywną można do tego dodać. Już to pomału zaczyna jakoś wyglądać. Analogicznie robimy właśnie z kolejnymi rzeczami. Tutaj jest też pokazane, jak możemy dodać na przykład jakiś kod CSS-a, żeby to lepiej wyglądało. Coś takiego. Nie ma z tym żadnych problemów. On to sobie fajnie czyta i fajnie to wygląda. Możemy do tego też podpiąć różne artykuły do każdego ze zdjęć, czy do każdego z tekstów. Jeżeli mamy jakiś artykuł utworzony na przykład o ratuszu miasta, zaznaczamy jaki to ma być artykuł, klikając on się otworzy. Też to jest fajna opcja. Animacje to jest już tak dla zabawy bardziej. No i tutaj jak to będzie wyglądało. Po utworzeniu takiego slidera, który jest każdy już analogicznie jest stworzony, jak ten pierwszy, mamy opcję do wyboru właśnie, czy ma być to utworzenie modułu, czy jakiejś tam pozycji, którą będziemy później tam używać. W naszym przypadku no, użyjemy modułu, który się automatycznie utworzy, wygląda to tak, wchodzimy w niego i ustawiamy sobie jedynie tylko pozycję, gdzie ma być wyświetlony na stronie. No i w naszym przypadku on będzie wyglądał w taki oto sposób. Jest naprawdę proste i szybkie i fajnie tu uatrakcyjnia wygląd strony. Drugim przykładem właśnie to jest taka prezentacja sponsorów. Ja tutaj wykonałem jakby o nas w Google. Też tworzymy przez manual slidera. I tutaj bardzo ważne są opcje utworzone tutaj. Czyli, że tutaj ograniczamy obszar, który będzie wyświetlany tak jakby na warstwie. I w tym przedziale, tutaj mam układ na 400x400 ustawione, będą wyświetlane tylko nasze loga, czy jakieś takie rzeczy, a podkładka pod zdjęcie, znaczy podkładka pod te slidery wszystkie jest ustawiona jako główne zdjęcie, na którym będziemy pracować. Edycja jest cały identyczny w stylu, jak właśnie mówię wcześniejszy. No i tutaj, tak jak właśnie mówiłem, jest nasza ograniczona warstwa od razu utworzona, na której pracujemy. Część zdjęcia jakiegoś dużego. I dodajemy sobie na każdej nowej warstwie, dodajemy sobie jakiegoś tam sponsora, czyli inną wizytówkę, które możemy w pełni też edytować. Możemy dodać jakiś link, możemy dodać artykuł, nie ma z tym problemu. Także bardzo fajnie to wygląda. I można ciekawe rzeczy z tego zrobić. No, tutaj jest jeden z takich przykładów utworzonych.
No, cały slider wygląda w następujący taki sposób. I tworzymy go również za pomocą kreatora modułu. Ustawiamy jego pozycję. No i już mamy go na naszej stronie wyświetlonego. Nie ma z tym żadnych problemów. Bardzo fajnie wygląda. Każdy z tych zdjęć, każdy z logo osobno jest na nowych warstwach, także mówię, każdy może kliknąć, jakąś interakcję do niego dodać. Jest to dość ciekawe. Jeden z trików to jest szybka prezentacja aktualności. Też za pomocą zdjęć, które tam wcześniej dodaliśmy w Lumie. Wkładamy tutaj sobie na quick slider. I tworzymy w ustawieniach animacji, dodajemy sobie, żeby to jakoś ciekawie wyglądało, większość tych animacji, czy tam wszystkie. Dodajemy sobie zdjęcia z utworzonego wcześniej folderu. Możemy je sobie jakoś poopisywać, pododawać jakieś linki, czy do artykułu, czy odnośnik do strony, do ratusza, czy tam kościoła pokoju. Możemy dodać jakiś dodatkowy opis, krótki, jakiś opis, taki, który będzie wyświetlony po prostu na tym zdjęciu. Tworzymy właśnie go, wyświetlam się tak coś, utworzony, już wygenerowany jeden ze slajdów. Możemy sobie ustawić, jak ma wyglądać, jakie mają być strzałeczki i inne takie pierdolone, że tak powiem, dodane. Wszystko to jest do edycji jeszcze. To, że kod jest wygenerowany, to nie znaczy, że musimy na nim sztywno pracować. Wszystko możemy zmieniać, pracując tutaj na warstwach. Każdy slajd jest na osobnej warstwie. Wszystkie te zdjęcie, podpis, wszystko jest to osobną warstwą. To jest sobie dużym plusem, bo w każdej chwili możemy sobie to edytować. Tutaj dodatki, jakie właśnie możemy dodać, jakieś guziki, autostart, wskaźniki, belki, różnego typu rzeczy. Możemy dodać też własne HTML, użyte jakieś tam skrypty, czy coś w tym stylu. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. Tworzenie modułu jest banalnie proste, bo cały czas piszemy na przycisk, on automatycznie nam utworzy. Także wybieramy sobie tam już pozycję i mamy już tam swój slider na stronie. I wydaje mi się, że jest to ciekawy taki motyw do przedstawiania aktualności jakieś tam na stronie. Tu mamy zdjęcie, krótki opis, klikając to, odnosimy się do artykułu, czy odnosimy się do strony właśnie tego, co przedstawiamy. Drugą fajną opcją jest to, że możemy eksportować slajder do HTML-a i użyć go w każdym innym miejscu. Szybko możemy umieścić właśnie slajder, nie wiem, na jakiejś stronie zwykłym HTML-u, czy na Allegro, różnych takich rzeczach. Właśnie wygenerowanego dzięki Smart Sliderowi. Klikamy sobie na górze tutaj tylko eksport do HTML-a. Wyskakuje nam okienko z zapisem, plik jest spakowany w zipie. Rozpakowując go mamy pełną po prostu dokumentację tego. Cały slider, pliki, wszystko w style jest zgrane i tak to wygląda po prostu na suchej stronie HTML-owej. Także działa to identycznie, jakbyśmy to podpięli pod Joomla. Nie ma w tym żadnych problemów i fajnie to śmiga. No z mojej strony byłoby to na tyle. Tutaj udało mi się od Smart Slidera zdobyć właśnie dzięki temu kontaktowi zniżkę na 30% na wszystkie te licencje. Oraz tam jeszcze będą losowane dwie licencje startery i jeden personal. Tutaj jest kod ważny, on jest 30 dni, także zachęcam. Bardzo fajne rozszerzenie. Zachęcam do zakupu.